Ta dzisiejsza uroczystość Trójcy Świętej, naprawdę daje mi do myślenia. Bo z jednej strony spotykamy się z prawdą, która w zasadzie pewnie dla każdego wierzącego jest w jakimś sensie oczywista, że Bóg jest jeden w Trójcy Świętej, że mamy trzy osoby boskie, Ojca, Syna, Ducha Świętego. Ale z drugiej strony naprawdę po raz kolejny przekonuję się o tym, że spotykam się z tajemnicą, że ja tak naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć i wyobrazić sobie, na czym ta Trójca miałaby polegać. Jasne, Bóg jest jeden, jest w trzech osobach, każda z osób jest sobie równa, ale jak to pomieścić w rozumie, tego nie wiem. I to jest, no właśnie, to jest to piękno tajemnicy, że my nie musimy tego zrozumieć. A z drugiej strony dzisiejsze słowo, w którym też te trzy osoby boskie Jezus wymienia w nakazie udzielania Chrztu Świętego, prowadzi mnie do tego, że nie muszę tego wiedzieć. To dzisiejsze słowo naprawdę daje dużą nadzieję i taką radość, bo słyszymy dzisiaj to zdanie: ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Od początku, przez całe istnienie świata, aż do jego końca, Bóg jest. Bóg jest dzisiaj, tu i teraz ze mną i z każdym z nas. On chce nam towarzyszyć we wszystkich zadaniach, które mamy wypełniać i w każdym momencie naszego życia. Więc myślę, że jest to dobry dzień, żeby się zastanowić, czym dla mnie jest ta Boża obecność. Jak widzę obecność Boga w swoim życiu? Jak ja przeżywam to, że Jezus jest ze mną, że Duch Święty przenika moje życie, że Bóg Ojciec chce obdarzać mnie swoją miłością.